Witam Państwa bardzo serdecznie, zapraszam na czas na OFF przed Państwem niezmiennie. Jerzy Jernas, witaj. Witam serdecznie, witam Państwa. I Wioletta Łechtańska-Błaszczak. I w tym odcinku tak naprawdę coś pięknego, przy czym można sobie wypocząć. Takie mam wrażenie, że uwolnić trochę myśli. Gęsi pana Rysia, który opowiada o tych gęsiach, ale mam wrażenie, że ten film jest trochę o czymś innym. Z perspektywy dzisiejszych czasów, no właśnie, taką tęsknotą chyba do czegoś, gdzie można uciec trochę. No zapewne tak. Film jest autorstwa Tadeusza Lidowczenki, takiego znanego poznańskiego reportażysty. I on po 40 latach powraca w to samo miejsce, to znaczy się do Zagórowa. To jest taka, no w Wielkopolsce taka wieś, która słynie z tego, że hoduje się tam gęsi. I przed wojną było 120 takich osób, 40 lat temu było 70, a w czasie realizacji tego filmu to było zaledwie 20. No więc jest to ginący zawód, właściwie w tej chwili kompletnie nieopłacalny. Już wtedy mówili, że był nieopłacalny, to tak z przyjemności, chyba z takiej miłości do natury, do tych gęsi, prawda? Tak, no żeby też podtrzymać jakąś tradycję. Ale tam też taka profesja właśnie, się spotyka mnóstwo ludzi po to, żeby tym gęsiom te pióra wyrywać, no bo jakiś tam jednak biznes to był. Oczywiście, każda osoba, która wyrywa pierze od sztuki, czyli każdej gęsi, otrzymuje jakieś tam skromne wynagrodzenie, no ale razem w tych ilościach to no jakiś tam pieniądz z tego jest. No więcej chyba zabawy w tym niż poważnego działania. No ale taka jest ta rzeczywistość w małej wiosce z tradycją. No ja myślę, że tutaj też to tego właśnie poznańskiego reportażystę mogło zainteresować z tego względu, że no właśnie, wyjeżdżasz kawałek, jeszcze jesteś w Wielkopolsce, ale masz taką naprawdę taki folklor niedaleko, który no musimy pokazywać w filmach, prawda? Bo przecież my tu mieszczuchy tego nie doświadczamy. No zdecydowanie tak. Jest to bardzo, bardzo wiejskie życie, z którym no, oczywiście tamci ludzie są bardzo zżyci. No dla nas no, to jest jakaś kompletna egzotyka. No, te gęsi, te łąki, ta woda, w której te gęsi pływają, kąpią się. No jest to coś zupełnie innego i polecamy Państwu właśnie obejrzenie tego filmu. Polecamy, no i szczęście, przede wszystkim szczęście. Zapraszamy. Ty ptak mi się podoba. No ja zamiłowanie mu od małego. Na swojej gospodarce już mam od 52 roku gęsi, a uchowane jest przy gęsiach. Przed wojną ojciec miał, po wojnie ojciec miał dużo, miał po 300 gęsi, 350, różnie miał. Widzi pan gęsi, tam są, tam moje gęsi są w tym narożniku, tamte. Przywlewa, wczoraj nie było tej wody tyle, tu zaleje, bo to niski jest. W tej chwili nas zostało 9, a było w 1972 roku 83, a przed wojną było za 120. Tylko zostali tak tu młodsze chłopaki, no i ja, no i starszy tu.
Siedzą sobie ładnie. Wysi. Już, nie bójcie się, nie. Spokojnie, jeszcze. Trzeba bardzo ostrożnie, bo one są bardzo nerwowe i musi jeden człowiek je oprzątać. To gniazdo tutaj to musi przyjść co rok jedna gęsia. Ta, która tu już od młodości wyszła. Bo jak już ją przesadzić, nie będzie siedzieć, żeby ją zabić. Ile się wylęgło tu z tych? Tu dwie wylęgły. 16. 17 wylęgły, a tu jeden, coś zech. One tam włożone, tamta, w szklankach są. Bo tak by podeptała i zatratuje, a w szklance nic nie zrobi. Ona może po niej deptać we wszystkie strony. On się nakluje, wylinże się i szklankę się wyjmie. Będziemy cichować teraz, nie? Malutkie. To jest nie za mocno, bo to... Rozrośnie. Tak, to jest cichowanie. To jest od z lat. Tu byli dziadki, pradziadki cichowali. Każdy było tu 120 kiedyś gęsiarzy, każdy miał inaczej pocychowane. I tu nie przecychuję tej gęsi za nic na świecie. Ja je poznam na końcu świata. Gajorek ten tu. To będzie gajorek. Za rok rybki. Taką gęś to idzie poznać później. Od 52 roku na swojego to podarce, to tę cychę mam durb jedną i tą samą. Nie zmijam. Tu nie... O, przecinkę ma. Nie dużo, nie potrzeba, ale już, a tu pintki to jemu nie dorobi. Nie, takie małe to nie. Małym nie boli. On się raz watę rozgoi to. I tu się zagoił ładnie. No. Już miał, już do śmierci tą cychę. Tak się ładnie zabiło. Są dzisiaj dopiero pierwsze na wolności, nie nauczone chodzenia. Ale to do nich teraz, co w tej wodzie, to jest chrzest pozywany. One się teraz wymyją, by ten brud ze siebie, ten pył, wszystko zędzie. Guz on ma tam przy ogonie, z tego guzu on czerpie ten tłuszcz, że na sobie potrze tym dzióbkiem wszędzie i to spłynie. Każda kropla wody zleci z nich. O, stare jedna po drugi te robią ziemi. I gdy przyjdzie
deszcz ulewny, to im nic nie szkodzi. One już wymyte i mogą pod dyszczym, pod wodą spać. A jakby nie były wymyte, tak teraz, nie wyszły i zimno by było, wszystkie mogą umarznąć. Nie wiem, czy to we krwi jest coś takiego, czy tego, że jak, szczególnie to tak najlepiej przyjemność jest wiosną wylęg, jak jest, jak tak te pistaczki takie żółciutkie, to tak miło popatrzeć na to wszystko jest. No później też, jak ta radość jest, jak tak przyjdą do zagrody i wszystkie, ale tak, bo tak do mnie jak przychodzą, to właściwie liczę codziennie, czy coś nie było, ale jak tak ubydzie, pieniądz nie przyjdzie, bo coś to no, najpierw od razu się wegna te, co przyszło, a resztę potem po łąkach jeszcze szukam, czy gdzieś nie został, czy coś takiego. No dba o to. Chowamy tak, bo chowamy. Tak jak rolnicy na przykład na gospodarce swojej pracowali, pracują. To jest zamiłowanie, bo interesu na tym to nie ma. Bo tutaj to jest naturalnie chowane, to i zwierzaki, lisy biorą i to pies przeleci i te zagryzie. Coś tam może jest, ale interesu nie ma. Ja zajęcie tylko. Ojciec. 8 kilo. Spokojny bądź, spokojny. Jesteś chłodny na te gąski. Będą 4 razy skubane te gęsi. Jest drugi raz skubane już. O, na przykład tutaj, te tu. Tutaj są. Nie wolno tego wyrwać. Pióra, bo dlatego to są powstrzymywacze. To starsi ludzie tłumaczyli młodym, żeby tych nie powyrywać, tych powstrzymywaczy, bo jak się wyrwie gęś, opuszczę skrzydło. Ojej, dalej. Oddaj to pierze. Teraz będziesz wolny. Fujesz. I tak dzisiaj nie krzyczy tak jak inne razy. Spokojniejszo się boi kamery widocznie. No chodź Amanda, tu chodzi dziadka. Kiedyś widzisz to, gęsi było dużo w Zagórodzie. Bydła było dużo. Wszystkiego, kozów, barany były, konie były. A teraz widzisz wszystko, co rosną mni. Ludzie nie chcą chować, młode nie chcą chować, starzy umierają. Jak dziadka braknie, to już będziesz chować? No musisz chować, bo tradycja musi być u nas. Ale pierze. Taki puch, elegancki, czyściutki jak kreda. Tu i młode się nie dadzą, może to pierwszy leży sporo lat. Kładź. Tak. Tak, idzie ci, tak, wrzuczku, a nie wyczkę, wszystko, żeby spadło, tak.
Panie, niepodobnego panie pierze wyjmie gdzieś na strych, położy ono bez tydzień, wyschnie, zwróci się i pierzowi nic nie szkodzi. Ja tak robię, panie, jak tego. Ja nie skubię, nie mam pierza, ale niepotrzebne, bo po co, nie? Ale na starość to by grzało leci. Mówi, że będą morać dobrze. Raz. Lekko. A z nich? Poszło. Nie, prędzej nie. Nie ma owsa. Nie ma. Ja nie widzę owsa. Wieczone kupię. Nie widzę. Ja kupić to muszę, bo trzeba gęsiom dać jeść, bo jak nie dam, to co? I pozdychają. A kupię. Kupię, nie kupię owsa, to kupię kukurydzy. Teraz już je nie kupisz, to zaś tani tyśnie. W ogóle. Jakieś pani kredki do mojej wnuczki do rysowania, jakieś coś zestaw jakiś pani ma. Takie wystarczą chyba, co? No, chyba wystarczą. No i blok. Rysunkowy? Tak, rysunkowy blok. Muszę jej kupić, bo ona pomaga mi te gęcie naganiać, nie? No niech ma pierwszy prezent taki nieduży, bo ona tam za długo mnie nie będzie, ale jak to mówią, dzieciak się cieszy. Proszę bardzo, resztę. Taka brygada jak u nas, to jest jedyna w Polsce. W Czechosłowacji byli, w Rosji byli, w Kubach nasi, co dzień jeździć i poskubać po 200-300 gęsi, to trzeba mieć, ale maszynę w ręcach. 20 lat temu to tak szybko nie skubali, to się wyszli na ławki, śpiewali, grali tego, no ale teraz to akord, każdy chce zarobić, jak to mówimy, jak najwięcej, bo oni biorą 60 groszy od sztuki. Więc czym więcej skubie, tym więcej mało, jak nie widziałeś się lenił, to nikt nie zarobi, jak to mówią. Ale kiedyś tak ostro nie skubali, nie? 12. 7, 8, 7, 8, 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 8
skubaliśmy, ale my skubaliśmy 16 czy 15 tysięcy tych gęsi. To jest taka sterta była tego, jako fajna dziewuszka była i tak się tym chłopaczkom tak podlipiała, tak obchodziła, a ja gęś puściłem, ją tak złapałem i w to pierze, łup z nią. Całkiem się żeśmy zakryli w tym pierze, nie mogłem powietrza, żeby cię uduszył. Ale te Francuzi się śmiali. Jezus Maria, im się to podobało. Dzieci!
Nie? Pełne jak banku. No. A jakbyście gdzieś wyjeżdżali, to mi klucz zostawić w garażu. Aha, no to dobra. No, daj na chemię ja pszczelicze. No nie, jak 30 gęsi rozstupię. Nie na 100, tylko jak 30 rozstupię. Tu są setki już. No, 140, to będzie 150 może być. No, to będzie około 120. 128. Byłem może 100 metrów tutaj od tego miejsca, coś mi przeleciało, tak, ale zamieniało świtać, przez wał. I tak patrzę, a tutaj na balecie dwa lisy się bawią do góry, tu wskoczyły do góry i się bawiły. A trzeci tam patrzę, to już oprawił stary gęś moją. Już ja patrzę, a tam tylko zostały skrzydła, obiad tu piersi i wszystko. I uciekł ten stary. Jak ma młode, to ona suka chodzi cały dzień i wursuje wszędzie i magazynuje. Ona zagryzła i na kubki, do norów nosi te małe karmi. Często ja tu jeżdżę, bo bardzo często pilnuję. No nic tu nie ma, tu zajęce były, tu było tyle kaczek, bażanty tu były. Wszystko wyżarte tu jest, na jajkach kaczkę każdą złapią, bo to wysoko, jak woda tam jest wysoka, to one pod tym wałem mają gniazda i nawet sarenki tu spotykało się, że małe pozagryzały, bo to zagryzie taki list, to jest ściciel, okropny jest, niesamowity. Tak. Pamiętasz, to były po obu stronach te gniazda były. Tu i tu, to miałem 60 matek, a tu mieści się po 20. To jeszcze były gdzie indziej ponasadzane. A w tej chwili to się wszystko wyczyści, wybierze, bo i dać wapna trochę trzeba, bo to jest choroba. No ty chcesz zlikwidować. Ja to bym to rozwalił w ogóle całkowicie. Ty ja wiem, będzie rozwalił. Szybko się rozwala, ale się nie reperuje. Póki ja żyję, to żebyś wiedział, że... Gęsi tu mojej śmierci, to tam już widzę o tym, że muszą być. Ile kolego masz gęsi? No, około 600 sztuk na razie. A nie no dużo, bo to jest... To, no, na ten rok to jest dużo, bo no. Zboże jest drogie. Jest, zgadza się. Jest bardzo pierze poszło w dół, a zboże w górę. I dużej korzyści nie ma. No ale tu są idealne warunki w tym miejscu. Naturalne. Tu woda, tu jest wielka woda. Tak. Tu mają gdzie się wymyć, to gęsi czyste, no w tych chwili... I to nie jest, nie jest inne pierze jak z tych fermowych. To naturalnie, to gęsi... Naturalny chów. Pieter ładnie tu rozeszły. Miło popatrzeć, bardzo lubię patrzeć na nie. A takie ładne gęsi są, i no one porosną, to będą eleganckie, czy ciutkie, będą nie widać. Za 4 tygodnie to one będą. Tak, dopiero będą wyglądać. Obszar tu jest, tylko tak pozarostało teraz tymi wierzbami. No, cieszę kiedyś... się, że kolega młody jeszcze jest na średnicy. Trzeba. Tylko jeden zagrodzony, taki młodszy. No chyba mój wnuk jak dorośnie, ale dopiero mały jest, co on ma dopiero. Tak jest. Ojciec mnie zaraził i tak zostało na razie. No, tak jest, to jest choroba, jak mówią choroba. Tak.
Ty konia rysujesz, co? Konia? Amanda? Gęsi. Gęsi? To ładnie narysuj tą gęś. No szczoczko, mały. Ale za długie nogi ma. Krótsze trochę. No. One są dzisiaj wypłoszone też tym skupaniem, bo one są podskupane przedwczoraj. Boją się panów tutaj, bo jak nikogo nie widzą, to jak się tak położę, to mnie obsiądą prawie nie z nogi będą. Tu na piersi mi przed, lubią mnie tak nad uszami mi śpiewają, pogłoską mnie. Kiedyś to pół dnia spał on tu, a one mi tak grały nad uszami. Tak przyjemnie. A jak tu krzykły i hałas zrobiły, tu taka kupka się zrobiła i pies leciał tam.